Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, czemu znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050. Dzisiaj znajdujemy się na stacji Warszawa-Gdańska i tutaj, o ile dla przeciętnego pasażera już wszystko jest gotowe i wykończone, to nie do końca tak jest. Jeszcze jedne prace tam już trwają, a właściwie są podzielone na dwie części, ale dokładnie o tym połączymy się z Jakubem Sykutem, który dokładnie Wam powie, co to jeszcze jest. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy stacji kolejowej Warszawa-Gdańska. Jak widzicie za mną, powstała kładka, która łączy się bezpośrednio z wiaduktem. Po drugiej stronie stacji kolejowej kładka łączy się z wyjściem do Arkadii oraz z pobliskimi osiedlami. Winda oraz kładki są gotowe, lecz nie są jeszcze oddane do użytku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, to są dwie kładki. I Wam pokażę dokładnie teraz, gdzie one wyglądają. Możecie najpierw zobaczyć, że nasz cały właściwie peron jest już gotowy. Perony są gotowe, wszystkie tam obiekty już na tych peronach są w 100% gotowe. Tam właściwie nie mamy już na co czekać, jeżeli chodzi o te rejony. To jest dobra nowina, że nasza Gdańska w teorii dla przeciętnego człowieka jest już w całości użyteczna. I niech tak będzie, i niech tak pozostanie, i nie będzie żadnych problemów. Ale to nie do końca, ponieważ jeszcze jest jeden obiekt, który powstaje. Jest on już dodany do różnych map, na przykład do OpenStreetMap, gdzie dodawałem, ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o kładkę do Arkadii, o której powiedział Sykut. Tutaj ta kładka będzie wychodzić na ulicę Kłopot, i tędy będzie dało się dojść chodniczkiem bezpośrednio do naszej Arkadii bocznym wejściem. Niestety boczne wejście jest dosyć daleko, ale da się do niego dojść, więc nie jest tak tragicznie. I tutaj są windy już zamontowane, faktycznie są schody. Na każdy peron jest zamontowana winda, jak i również schody. Natomiast z drugiej strony mamy też ulicę. I to jest ulica trochę inna, Alojzego Filińskiego. Miejmy nadzieję, że dobrze przeczytałem. I do niego jest, do tej ulicy jest już doprowadzona dokładnie chodnik, którym będzie można dojść i do schodów, i do windy, i przejść bezpośrednio na wszystkie perony naszej nowej Warszawy Gdańskiej. Kładki są na wykończeniach aktualnie, tam już ostatnie szlify są robione, prawdopodobnie niedługo, na dniach lub na miesiącach, będzie już otwarta. Sądzę, że wakacje to raczej na pewno już zobaczymy ją czynną, także tak to wygląda. Jest też druga kładka. Ona jest mniej widowiskowa i jak ostatnio ją trochę bardzo zjechałem, że właściwie nie ma od niej dojścia do niczego sensownego, to przepraszam Was, faktycznie do przystanków tramwajowych tą kładką najszybciej będzie można dzięki niej się dostać. A o czym ja mówię? Mówię o tym, iż z tej kładki wchodzimy bezpośrednio na nasz wiadukt Władysława Andersa, generała, i możemy dojść bezpośrednio do przystanku autobusowego w kierunku centrum. Ale obok, w tym naszym wiadukcie, jest też zejście do schodów w dół, gdzie mamy przejście bezpośrednio do przystanków autobusowych w kierunku Placu Wilsona dla tramwajowego i tramwajów też w kierunku centrum. Także to jest w miarę dobrze rozplanowane. Co prawda trzeba trochę pochodzić po tych schodach do góry, do dołu, do góry, do dołu. No ale powiedzmy, że przeżyjemy. Są też tam w teorii w niektórych rejonach windy, a jednakże windami, żeby dojść w te wszystkie rejony, trzeba się o wiele więcej nachodzić i obawiam się, że do przystanku tramwajowego kierunek centrum windami będzie już większy problem, żeby dotrzeć. Ale wróćmy do naszej kładki. Na kładce jest sytuacja taka, że jest właściwie wykończona. Co ciekawe, kładki nie dość, że mają daszek na górze, to mają też po bokach ścianki. To jest dobra nowina. Nie sądziłem, że właśnie coś takiego będzie tutaj też zamontowane. Ładnie to wygląda. Wygląda to chyba bardziej futurystycznie, więc nie jest źle. I taka ciekawostka, stacja Warszawa Gdańska znajduje się na Śródmieściu, a nie na Żoliborzu. Żoliborz się zaczyna od końca naszego torowiska. Czyli w teorii wyjście jedno, tam do dworzec gdański
drugiej stronie, co jest ten przystanek autobusowy Rydgiela, to stamtąd jest już wyjście na Żoliborz. No ale to taka ciekawostka. Także tak to wygląda. No schody na windy są na wszystkie oczywiście perony i jest to połączone z tym wiaduktem. Dosyć ciekawie to wygląda. Jest już to wszystko oznakowane tam w środku mniej więcej. Więc tak jak możecie myśleć, ostatnie szlify w tych kładkach są robione. No i to byłoby na tyle. Dlatego teraz połączmy się z Sykutem w ramach ciekawostki. Aktualnie ze stacji odjeżdżają pociągi dalekobieżne oraz podmiejskie. Wiąże się to z przebudową linii średnicowej. Co oznacza, że pociągi jadące w kierunku Gdańska zaczynają tutaj swój bieg. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, paryski zamiatacz ulic, Jakub Sykut. No i dokładnie, jest to ciekawe. Nigdy nie sądziłem, że z Gdańskiego będę mógł pojechać pociągiem dalekobieżnym. Na przykład do Gdańska. Możecie pojechać z Warszawy Gdańskiej do Gdańska lub inne ciekawe trasy, ale tak będzie. Na Warszawie Gdańskiej będzie coraz więcej pociągów dalekobieżnych, kiedy będzie zamykana stopniowo linia średnicowa, ale o tym tu już mówiłem, był gościowi Zenosza i inne serie, więc dobrze wiecie, że to będzie masakra dla wszystkich. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, który prawdopodobnie się pojawi jutro lub pojutrze z Warszawy Zachodniej, i to jest odcinek godny 10 specjalnego odcinka, naprawdę, jak zobaczycie go, to wiecie, to kliknijcie subskrybuj ten dzwoneczek, aby go nie przegapić. Jeśli chcecie, żeby kanał się tutaj jeszcze bardziej rozwijał i tak dalej, macie przycisk obok subskrybuj, wesprzyj, możecie mnie tak wspierać w ten sposób, macie tam możliwości też dodatkowych bonusów, sykut za kulisami i tak dalej. No i na sam koniec jeszcze jedna ważna rzecz, która jest dzisiaj i o której Sykut chciałby Wam też powiedzieć, ale to już z innego nagrania, z nowszego nagrania. Avizo, dzisiaj są Twoje urodziny. Z racji tego wydarzenia chciałem złożyć Ci serdeczne życzenia, wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności, dalszych sukcesów i odnoszenia dalszych sukcesów, jeśli chodzi o kanał na YouTubie, inne Twoje działalności, odpowiedniej drogi życiowej, żebyś wybrał rozsądnie i oby w końcu wybudowali nam winnicę. Jakub Sykut. No i dokładnie, dzisiaj mam swoje 19 urodziny, jeśli chcecie wiedzieć dokładnie, które to są urodziny. No, tak to wygląda. Jeśli się zapytacie o jakieś prezenty czy coś, to moim największym prezentem jest to, żebym w końcu mógł robić to, co właśnie teraz robię, tylko żeby dało się z tego jakoś kiedyś utrzymać. Czy kiedykolwiek mi się to uda? No, zobaczymy. Prawdopodobnie, może, raczej, nie wiem. Zobaczymy. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ale powiem Wam, że ta zachodnia to 22 minuty takiego materiału, jaki jest godny moich urodzin, naprawdę. Cześć!